Dzień nauczyciela. Właściwie, kiedy mówi się to słowo, te słowa, to człowiekowi o dziwo nie przypomina się wiek dojrzały, tylko dzieciństwo. Ale o dziwo w wieku dojrzałem dopiero się ten dzień nauczyciela, właściwie nauczyciela, właściwie ocenia. Wydaje mi się, że dzieci, młodzież uczą się zawsze dla taty, dla mamy i dla nauczyciela właśnie. A człowiek dojrzały, który patrzy już trochę wstecz na swoje życie, na to, co zrobił w tym życiu, zaczyna doceniać, czym był nauczyciel, czym był profesor. Zawsze miałam duże zdolności humanistyczne, zresztą może i dlatego poszłam właśnie w tym kierunku artystycznym, że jakoś dusza we mnie, tak, że tak powiem, kierowała mnie w tym kierunku. Zawsze było bardzo źle z matematyką i z fizyką, także przepraszam moje profesorki, że byłam taka niedobra, nie uczyłam się dobrze, ale jakoś nie kapowałam zupełnie tych technicznych spraw. Do dziś dnia nie wiem, jak to, jak woda się wlewa z kranu, a wylewa się tamtą od dołu dziurką z tej wanny, czy to, jak to tam można obliczyć. No, może się źle uczyłam. A natomiast francuski, angielski, w ogóle humanistyka, łacina, no, polski. I muszę powiedzieć, że tu z wdzięcznością wspominam właśnie swoje trzy nauczycielki, w Łomży oczywiście, bo tam się urodziłam i tam kończyłam szkoły, że pani Osiecka, pani Włodzinowska, pani Borotnowska, a jeszcze jeden profesor, nauczyciel właściwie ze szkoły, przypomina mi się, który ukazał chyba nie tylko mnie, ale wszystkim koleżankom i kolegom z naszych gimnazjum w Łomży piękno przyrody. Z geografią nie było u mnie tak dobrze, natomiast przyroda, może dlatego, że jakoś tak ta Łomża była tak piękna, zaraz groble pełne kwiatów, pełne łąki śliczne z pięknymi trawami, potem zaraz ta puszcza, nasza piękna Kurpioska, sprowadzały tę przyrodę do jakiejś bajki. Jak zaczynała się wiosna, szliśmy na łapanie kijanek, potem łamałyśmy te malutkie pączki, wsadzałyśmy do butelek, żeby rosły z tego liście. Było to jakaś zupełnie jakieś wspomnienie pełne bajkowego wdzięku. Wydaje mi się, że jeżeli są ludzie dojrzali kimś czy czymś, to zawdzięczają właśnie profesorom. I jeżeli Państwo są ze mnie w jakimś sensie zadowoleni, jeżeli daję Wam troszkę odpoczynku, rozrywki i jakiegoś miłego oderwania od codziennych trosk i kłopotów, to myślę, że też to zawdzięczam swoim nauczycielom, ich światopoglądowi i ich wielkiej wiedzy.